Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet weźmiemy sobie troszeczkę starszą mangę, ale którą miałem okazję ostatnio przeczytać. Dwutomowa zamknięta historia muzyka mari Usamaru Faruja, odpowiada za tą pozycję. Raczej na naszym rynku chyba niekoniecznie będzie kojarzony, bo z tego, co się orientuję, nie było innych pozycji, które, tak jak w tym wypadku, wydawnictwo Hanami nam tutaj zafundowało. Tak jak mówię, dwa tomy, zamknięta historia, w taki oto sposób się nam prezentuje. Są to takie grubsze, bądź co bądź, wydania. 33,90 cena okładkowa, wtedy jeszcze możemy sami zobaczyć, że... Naprawdę jest co poczytać. Sam komiks natomiast jest zaznaczony jako dla dorosłych. Druga pozycja, czyli ten drugi tomik, prezentuje się w taki właśnie nam oto sposób: też 33,90 i dla Was prezentacja. Co warto dodać? Historia naprawdę jest ciekawa. W krainie takiej baśni, fantazy troszeczkę możemy tutaj sobie przeczytać, że jest to kraina, gdzie tolerancyjni ludzie darzą sąsiadów poszanowaniem i sumiennie wykonują swoją codzienną pracę. Nie inaczej jest Żdiru, mieście Atelier. Jego mieszkańcy to mistrzowie w wytwarzaniu urządzeń pomagających ludziom w codziennych zajęciach. Obywatele Giru wierzą, że czuwa nad nimi Mari. Czuje to również Kaj, chłopak obdarzony nadludzkim zmysłem słuchu. Nie tylko słyszy on odległe głosy oraz uderzającą w skałę, jest w stanie rozpoznać, jakie minerały kryją się w jej w głębi. Co więcej, słyszy muzykę Mari. Jest to naprawdę ciekawy tytuł, który przede wszystkim. Czym mnie zaskoczył, to właśnie swoją oprawą wizualną. Oczywiście warto dodać, że jest to pozycja, która jest czytana po mangowemu, jak w najprościej, żeby mówić, czyli nie tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni, prawda, tylko właśnie od drugiej strony. Tu chyba, jak to w zwyczaju jest tak, mamy przedstawione, w jaki sposób czytać na ostatniej stronie. Oczywiście całą tą Taką instrukcję. Natomiast sam tytuł, tak jak mówię, przede wszystkim co się rzuca w oczy, to naprawdę ładna i przyjemna przede wszystkim dla oka oprawa wizualna, która jak widzimy, no, wygląda ślicznie. To trzeba przyznać. Pojawiają się tutaj gdzie niegdzie strony kolorowe, co też jest. Czasami praktykowane w niektórych pozycjach mangowych. Natomiast tutaj, no mówię, to w jaki sposób zostały przedstawione sylwetki bohaterów, może nie będą takie stricte mangowe. Mam na myśli przepiękne, duże oczy, prawda? I, i te twarze. Natomiast jest to troszeczkę inaczej przedstawione. Manga troszeczkę bardziej, ja pozwolę sobie użyć określenia oldschoolowa dla mnie. Natomiast mówię, to jak obcujemy z tą oprawą wizualną, gdzie, jak to w mangach bywa, prawda, nie mamy tych kolorów, tutaj naprawdę sprawdziło się to fajnie. Jest to przyjemne, same krajobrazy i ten świat, który tutaj został przedstawiony, naprawdę daje radę i ja osobiście bym się tutaj... No, nie czepiał niczego może poza faktem, że jeżeli ktoś lubi właśnie takie bardziej troszeczkę przerysowane te oczy, bardziej takie. Pozwolę sobie użyć określenia dla mnie trochę w nowocześniejszym stylu: przedstawienie tych. Yy, tych, tych rysunków mangowych, prawda? Tutaj, tej historii. Ja to tak zawsze przytaczam, że starsze anime, bardziej takie właśnie oldschoolowe, one trochę inaczej jednak wyglądały kiedyś, aniżeli to, co teraz dostajemy. Choć od jakiegoś czasu już tego tak nie śledzę, więc nie chciałbym też tutaj się za bardzo zbłaźnić, jeżeli okazuje się, że bywa czasami inaczej. Natomiast mówię, ta właśnie grafika tutaj fajnie się sprawdza. I myślę, że idealnie wstrzeliwuje się w opowiedzianą historię, a historia tak naprawdę, o ile już mamy ten główny zarys, to nie da się ukryć, że skupia się ona właśnie przede wszystkim na relacji młody mężczyzna i kobieta. Przede wszystkim kobieta, która mocno walczy o względy. Wspomnianego chłopaka. Jest w nim no, zakochana, odkąd pojawił się ich w życiu. A samo jego pojawienie jest naprawdę ciekawą historią, bo nie są to przyjaciele z dzieciństwa, którzy znają się od małego, no może nie dosłownie od małego, ale to w jaki sposób ona cały czas na niego patrzy, jak próbuje mu zaimponować, nawet ryzykując w związku z pewnym wydarzeniem jakie tutaj ma miejsce i chęci lotu jest naprawdę niebywały. Powracamy do przeszłości, kiedy poznajemy ich właśnie losy oraz te wszystkie przygody jakie mieli do momentu kiedy chcę mu pokazać jesteś dla mnie ważny. Chciałabym o ciebie zawalczyć i pokazać ci, że Możemy być razem naprawdę szczęśliwi. Tak tutaj mniej więcej to wygląda. A dlaczego? A no właśnie, bo nasz bohater, nasz główny męski bohater jest zakochany w pewnej postaci Marii, która no jest tutaj ciekawa na pewno, jako takowa. Nie jest to postać ludzka, na pewno, choć z czasem mamy okazję ją poznać. Mamy ją poznać do tego stopnia możliwości, że no, ja sam byłem zaskoczony, to, czego doświadczyłem, i jak została ona przedstawiona jako ta istota, która gdzieś tam powiedzmy, czuwa nad tym wszystkim daje chwilę wytchnienia, niekiedy naszemu męskiemu bohaterowi, który zwyczajowo nie może oprzeć się jej urokowi. Kilka ciekawych, tajemniczych postaci, kilka postaci. Łączących i splatających całość tej fabuły, poprzez te wątki i rodzinne, gdzie sugerują naszej młodej bohaterce, aby powstrzymała się od pewnych zalotów. Jak to wszystko się rozwiąże? Jak tutaj w ogóle zostanie przedstawione to całe uczucie, oraz inni bohaterowie, którzy się tutaj pojawią? Nie chcę wam zdradzać, mogę tylko powiedzieć, że te relacje są naprawdę ciekawe. Czasami przejmujące, czasami zastanawiające, ale ta taka melancholia, taka stoicka, wręcz bym powiedział, zrównoważona pieśń, która tutaj. Może gdzieś tam czasami będzie usłyszana przez nas podczas poznawania tych historii. Takie oniryczne wręcz, może bym powiedział, czasami mm, chwile, które będziemy przeżywać. One tutaj się pojawiają i naprawdę, pomimo że są momenty, które potrafią bardziej zaskoczyć, to jednak myślę, że na swój sposób niekiedy będziemy w stanie przewidzieć, co tutaj się może wydarzyć, bo. Autor może nam na to pozwala. Ja przynajmniej tak miałem, że czasami byłem no, świadomy, że w którymś momencie musi coś takiego się wydarzyć. Musi e, pojawić się właśnie wątek z tym związany. I ciekawym zabiegiem na pewno jest tutaj to, że pojawia się troszkę w którymś momencie inny świat, bardziej współczesny, e, pokazujący nam coś z zupełnie innej perspektywy. Co będzie konsekwencją i następstwem tego, jeżeli nasz główny bohater, jako osoba bardzo ważna tutaj dla tej fabuły, mająca pewne przeznaczenie, jest tak jakby wybrańcem, jeżeli podejmie jedną z tych właśnie decyzji, taki świat zastanie taki świat może zastaniemy. Co zrobi, jak to się wszystko potoczy, jak potoczą się przede wszystkim losy dwójki tych bohaterów. Nie chciałbym wam tego zdradzać. Na pewno mogę tylko powiedzieć ze swojej strony, że to było ciekawe doświadczenie i takie troszkę inne, aniżeli ostatnie mangi, które miałem okazję przeczytać. Więc gdybyście chcieli, myślę, że jeszcze są dostępne na naszym rynku i możecie spróbować je kupić oraz przekonać się wtedy samemu, jak. Z tym naprawdę jest, ale jest to na pewno historia na swój sposób oryginalna w porównaniu do tych wszystkich innych, które czytałem ostatnio i bawiłem się przy niej naprawdę względnie dobrze, dodając do tego ciekawy przedstawiony świat przede wszystkim, który otacza naszych bohaterów oraz naprawdę ładna kreska. Także gdybyście mieli ochotę, tutaj w opisie gdzieś znajdziecie link do sklepu, gdzie możecie sobie nabyć ten komik, gdybyście mieli taką ochotę. Zachęcam Was do tego, tak samo jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili, kliknijcie subskrypcję gdzieś tutaj z boku, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Będę Wam za to bardzo wdzięczny, a tymczasem cóż mogę powiedzieć. Trzymajcie się, Widzimy się w kolejnych materiałach.